Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was z zagorzałych kibiców Kamyka w karierze Kamyka. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jest mniej wyświetleń niż 2 lata temu czy rok temu, kiedy robiłem tą serię, ale mniejsza o to, mam nadzieję, że po prostu wam się podoba. Ja będę dalej rozwijał tą karierę, na pewno jeden sezon zagram. Zobaczymy jak dalej z tą serią, bo jeżeli będzie po 15 tysięcy wyświetleń, no to sorry, ale na taki kanał to nie starczy. Także to powiedzieliśmy, zostawcie łapkę w górę, wtedy seria dotrze do większej ilości osób, wtedy więcej osób będzie mogło ją zobaczyć, możecie udostępnić też, nie obrażę się jak zostawicie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie. A my przechodzimy do ligowego spotkania. Wszystkie sesje treningowe oczywiście są zakończone. Pierwszy, pamiętacie, mecz ligowy wygrany i to było bardzo ładne. No a teraz z Colchester gramy kolejne spotkanie, tym razem u siebie, także klasycznie przechodzimy do meczu i mam nadzieję, że wygramy to spotkanie i kolejne 3 punkty na naszym koncie będą. Zagrajmy w takich strojach, przeciwko takim lecimy. Rozpoczynamy kolejny ligowy mecz. Zobaczymy, czy jako SPO spisze się tak dobrze jak ostatnio. Czy wygram mecz, czy wypracuję sytuację. Zobaczymy. Przejdźmy do rozgrywania tego meczu. Niebezpiecznie strzał i bramkarz paruje na rzut rożny. Tam bije brawo obrońcom, ale no, nie wiem, czy bije brawo obrońcom, bo no, nie próbowali zablokować zbytnio tej piłki. Dobre podanie, Kamyk spróbuje do środka podać, a i niewiele zabrakło. Za bardzo w stronę bramkarza to podanie. Kiepskie podanie, ale pomysł całkiem dobry. Koniec pierwszej połowy, 0-0, bez groźniejszych sytuacji bramkowych. No, oczywiście tam wszędzie strzelają, oprócz w naszym meczu. Złe te krótkie podania są, próbuję na jeden kontakt zagrać, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Jeszcze tych umiejętności nie ma. Jest sen, ale nie ma umiejętności. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Oj, niebezpiecznie strzał, przegrywamy 1-0, 55. minuta. Gutrie strzela bramkę. No niestety nie przypilnowali go nasi obrońcy. Zobaczcie tutaj podania, zbyt dużo podań. Nasi nie wiedzieli co się dzieje, zostawiony. No i tutaj to tylko wystarczyło tak naprawdę kopnąć przed siebie. No i ta piłka wpadła do bramki. Stef nie miał szans, żeby tego obronić. No i to jest drugi jego gol, proszę bardzo. W lidze trzeba odrabiać straty. Mam nadzieję, że wyjdziemy teraz bardziej ofensywnie. Kamyk teraz wybiega. Kamyk strzela po krótkim. Dobry strzał. Brill to niestety obronił. Ale akcja dobra. Przyspieszenie tutaj dało znać o sobie. Już zbliżał się do mnie obrońca, więc musiałem próbować oddać ten strzał. No ale niestety. Czujny bramkarz, zobaczymy teraz dośrodkowanie, ale prosto w ręce bramkarza. Dobre podanie, Kamyk teraz poprzeczka! Jak to nie wpadło do bramki? Zobaczcie na tą powtórkę, piłka podbiła się gdzieś na kępie trawy. Od poprzeczki odbita, wyleciała w powietrze. Ajajaj, zabrakło nam troszeczkę szczęścia w tych dwóch akcjach. Ostatnia próba naszego zespołu, zobaczmy jak ta akcja pójdzie dobrze prawym skrzydłem. Gdzieś tutaj bym poprosił o podanie, no tutaj już obrona Częstochowy. Dośrodkowanie, gdzieś źle, gdzie ta piłka zostanie wybita? Tutaj, podaj do mnie kolego. Tak jest, ale dlaczego tak dziwnie, co tu się stało? Dlaczego Kamyk zgubił piłkę? Zgubił mózg chyba i przegrywamy 1-0. Aż się kamerka przestała fokusować na mnie. No i niestety, tak to też jest. Przegrywamy, no i tracimy pierwsze punkty w lidze. Już tak wcześnie, trudno. 90 minut na boisku, nic to nie zmieniło. Niestety, przegrywamy 1-0 i tracimy 3 punkty. Dobra, to teraz czas na trening, czas zobaczyć, jakie kolejne mecze ligowe nas czekają. Zaraz to zobaczymy, tylko zanim to się wczyta, ogólnie bardzo zmulony jest tryb karierę w tej FIFA, no ale zobaczymy. Rozwój piłkarza, wczytujemy ostatni trening, teraz przesymuluję wszystkie, ale kolejny trening już zrobię sam. No i zobaczymy, czy jakiś A się wbije, B, DB. Ok, całkiem spoko i overall nam skoczył na 67. Bardzo, bardzo dobrze. Te krótkie podanie jak najlepsze muszę mieć z tego względu, że naprawdę potrzebuję ich. No i dobra, czekamy na kolejny mecz. Pewnie kolejny mecz ligowy też znowu w sobotę. Zaraz zobaczymy. Tak jest, sobota, kolejny mecz ligowy. No i zobaczymy, czy uda nam się go wygrać. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. No i przechodzimy Mansfield. Jako goście gramy. No to przejdźmy do spotkania. Trzymajcie kciuki. Tym razem w głowie tylko i wyłącznie 3 punkty. I mam nadzieję, że te 3 punkty będą nasze. Zaczynamy mecz. Kontrolujemy tylko i wyłącznie oczywiście Kamyka. Jest słonecznie. Mam nadzieję, że też to słońce przełoży się na lepszą grę naszych zawodników. Dobrze, Kamyk, teraz strzał, jest brameczka, pięknie, pierwsza bramka, strzał spoza pola karnego,
piłka opadała, tutaj faul na mnie był, szybko rozpoczęte, no i nie ogarnęli przeciwnicy i ten strzał odchodzący od bramkarza w boczną część siatki. I w końcu pierwsza bramka dla Kamyka, pierwszy gol i wychodzimy na prowadzenie, tak jest, o to chodzi. Koniec pierwszej połowy, 1-0 po mojej bramce, Kamyk strzela. I o to chodzi, teraz tylko w drugiej połowie utrzymać ten zwycięstwo, nawet strzelić bramkę, wypracować koledze bramkę i będzie pięknie. Dobrze, akcja Kamyka, podanie do środka, jak mu to ściągnął z nogi? Mogła być asysta, niestety nie było, ale było masakrycznie blisko. Koniec, wygrywamy 1-0, to moja bramka przesądziła o tym, że to spotkanie wygraliśmy, no i kolejne 3 punkty są nasze, zaraz zobaczymy jak wygląda tabela ligowa, no i same plusy, chociaż krótkie podania nie wychodziły mi nadal tak jakbym chciał, zaraz zobaczymy właśnie tą tabelę, na pewno jesteście ciekawi jak to po dwóch spotkaniach, co prawda dopiero po trzech spotkaniach w lidze wygląda, więc zaraz wam to wszystko pokażę dokładnie, na razie trening zrobimy po tym jak pokażę wam tabelę, sezon, no i zobaczmy tabelę, my jesteśmy w tym momencie na 5. miejscu, no z 6 punktami oczywiście, Yeovil Town wygrało wszystkie póki co swoje spotkania, no ale reszta już jakieś tam porażki połapała, także no cóż, jest okej, dalej to nam baraże, no ale oczywiście tych spotkań jest 26 w jest ich 46 w sezonie, więc sporo jeszcze gry przed nami, a ja zrobię trening, także przejdźmy do treningu, zobaczmy. Zostawiam te treningi po prostu, ale tak jak mówię, zrobię pierwsze 3 treningi, 2 ostatnie, albo nawet 4 zrobię treningi. Jeżeli nie chcecie, to możecie przewinąć do końca tych treningów, ale możecie też popatrzeć jak te treningi robię. Ostatnio wychodziły mi całkiem dobrze, więc zobaczymy jak tym razem. Tutaj wypuszczamy sobie oczywiście piłeczkę, Kamyk, no teraz się jakoś lepiej się kontroluje tego Kamyka, całkiem okej. Okej, no i tu myślę, że tylko wykończyć będzie trzeba, tylko z tej lewej nogi ja tak średnio potrafię, ale dobrze, sfałsza prawą nogą, jest na A, jest doskonale, więc przejdźmy dalej. Teraz gra w dziadka, to też widzieliście, no ale tutaj to jest ważne, żeby te podania są naprawdę ważne, jakoś pogram, więc kreatorem gry muszę być. No i próbować właśnie podawać, no wiadomo, że tutaj ja sam ze sobą nie podaję, tylko z ziomkami, o nie, miałem podać na dół, okej. Mamy 3 próby, więc musimy to rozwiązywać. W ogóle chyba na dwa kontakty można mieć tylko z piłką, ja zazwyczaj staram się mieć 1. Ojejku, teraz znowu źle. Nie wychodzi mi ten trening dzisiaj. Jak coś to sobie powtórzę. Ojej, ostatnia próba. No ostatnia próba musi być ekstra dobra. Jeżeli chcę zrobić tutaj A, to naprawdę musi być dobra próba. O, no to nie była dobra próba. Dobra, jeszcze raz powtórzmy sobie, bo to na F to wstyd, nawet wam pokazać to. Jeszcze raz do dołu. Czemu oni nie zmieniają pozycji? To mnie dziwi. Dobra, jest spokój. Czemu oni tyłem się też ustawiają? Nie wiem. Nie mają jak podawać za bardzo. Dobrze. Teraz czekam więcej, to jakby łatwiej jest troszeczkę. O, no ale teraz zrypałem już. Postaram się bardziej, tylko... Muszę mieć jakieś lepsze okazje do podań. Już prawie, także mam nadzieję, że tutaj tych punktów... No i znowu jak gadam, że te punkty będę robił, to je nie robię. Dobra. Uła, ale by tu wyczyścił. Premia jakaś wpadła. Dobra, na B niech będzie. Kolejny piłkarz. Tym razem stwarzanie szans. Tutaj właśnie to jest o tyle ciekawe do oglądania, że są różne te stwarzanie szans. Nigdy nie jest to samo w takiej samej formie, no oprócz tego pierwszego, bo pierwsze to jest zwykłe sam na sam, które powinienem zawsze wykorzystywać. Mimo obrony bramkarza udało się. To też powinienem wykorzystać, ale nie wykorzystałem. Bramkarz złapał. Aha, bramkarza nie było. Właśnie tak myślę, co on jest w innym kolorze troszeczkę. Ale teraz może... Strzał, taki strzał, że wpadł, to jestem troszeczkę w szoku, no ale zobaczymy teraz. O nie, to podanie było co najmniej słabe, żeby nie powiedzieć tragiczne, ale jeszcze mamy trochę czasu, tracimy na tej akcji. No i właśnie. Teraz lewa noga Kamyka, wpadło mimo tam jakiś odbitek. Dobra, wraca jeszcze obrońca z daleka. Ale podanie na dół i to powinno być wykończenie, ale tak przyjął, że nie dało się tego wykończyć.
podanie na dół. Fake shot, dobra. Kamyk tam obiega szeroko. Niech obiega i spróbujemy dośrodkować. Ale to też fatalnie wyszło. Teraz 1-2. Kamyk, lewa noga, prosto w bramkarza. No nie idzie to najlepiej, szczerze powiem. Ale teraz kamyk, prawa noga. Obok, no widać, strzelcem najlepszym nie jestem. Kamyk teraz, jeszcze raz. Świetne podanie. Kamyk, lewa noga. Kamyk, dobitka. Kamyk, dwie dobitki i nieudane. Nie wierzę w to. Dobra, kamyk jeszcze raz. Się rozpędza. Się niech rozpędza. Dobra, zejście do środka. Podanie i to musi być brameczka. Tak jest. No to była świetna akcja już. Świetne stworzenie szansy. Teraz, no to jest proste też. Musiało to siąść. Dobra robota. Już jest na B, ale ja jeszcze postaram się to poprawić. Tutaj tym golem na przykład. No kamyk, ja cię błagam. Kamyk, ja cię błagam. Nie, no to też nie wyjdzie. Nie pyknie, mamy 22 sekundy. No wybi to już, niech się skończy, halo. Dobra, mamy, czy jestem sam? Tutaj? Nie, nie jestem sam. Ajajaj. No nie wiem, czy na B tylko zrobię. Możliwe, że tak będzie. Chociaż teraz. Dawaj, 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 jesteś silny, prawa noga, gol. Dobra robota, jeszcze 5 sekund na ostatnią akcję. Zobaczymy, tutaj z lewej nogi będę musiał próbować strzelać, ale prosto w bramkarza i na B, ok. Kolejny piłkarz to będą rzuty wolne teraz podstawy, no to myślę też powinienem łatwo dosyć zaliczyć, zobaczymy czy tak będzie, ok, start. No i zobaczymy, bramka, czarna była bramka przez chwilę, nie wiem, znaczy nie jestem rasistą i tak dalej, ale nie wiem czemu była czarna bramka przez chwilę. Teraz strzał, słupek, każdy głupek, wiadomo co się dzieje. Gdy trafia w słupek. Wczorajszy odcinek możecie sobie zobaczyć z słupkami. Było naprawdę przekomicznie w jednym z meczów. W końcu trafię w to pudełko, w pudełko. W cel czy nie trafię w cel? No nie trafię chyba w cel. No ale też nie mam chyba najlepszych rzutów wolnych. Ale zobaczymy teraz. No nie, między cele albo coś. Staraj się bardziej. No chcę starać się bardziej, ale nie wychodzi mi, panie trenerze. O, teraz! Ale 1000 punktów tylko dostałem. A jak trafię w bramkę, to dostaję więcej. O, teraz to w ogóle zmościłem. Co to za w ogóle bullshit jakiś? No, trafiam w bramkę, dostaję 950, trafiam w tarczę, dostaję 1000. Co to ma być za oszustwo? Poprzeczka. Dobra robota. Dobra, niech będzie na B. Zobaczmy wyniki. Ten ostatni trening obrony sobie odpuśćmy. A, B, 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 B. Całkiem spoko i symuluj ćwiczenie ostatnie. No i dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę zostawione. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.